Dobry wieczór. Witajcie po świętach. Nie widzieliśmy się długo, więc postanowiłem nagrać ekstra lekcję, taką bajkę o drugiej zasadzie dynamiki Newtona, dopowiadając to, czego nie dopowiedziałem na lekcji, bo to po prostu nie mieści się w programie. Natomiast bez czego ta druga zasada, ta historia drugiej zasady jest jakoś tam niepełna. No otóż chodzi o pytanie, gdzie są te moce drugiej zasady dynamiki, jak ona tak naprawdę działa, dlaczego, co mam na myśli mówiąc, że to jest klucz do potęgi zrozumienia ruchu wszystkich ciał we wszechświecie, tak długo jak te ciała są istotnie większe niż, mają istotnie większe rozmiary niż rozmiary atomowe, bo tam w tym świecie atomów to podejście od newtonowskie, zwane mechaniką Newtona, załamuje się i trzeba wymyśleć jakby nowe równania, nową matematykę. No dobrze, no więc opowiem wam powolutku, jak to rzeczywiście działa i potem jeszcze zilustruję na przykładzie. Nie spodziewam się, żebyście to wszystko zrozumieli i potrafili powtórzyć od pierwszego razu. Jak mówię, jest to pewna bajka, pewna historia, coś, co czeka na was w przyszłości, jeżeli zechcecie się zagłębić w te tajemnice. Otóż komputer ledwo zipie. Otóż przypomnijcie sobie, tu pod moim obrazkiem nie ma nic interesującego, jest mój zbiór cegiełek do malowania po tablicy. Przypomnijmy sobie, jaką strukturę, jak wyglądały te równania, które żeśmy powolutku wprowadzali. Ja już chcę mówić o równaniach, chcę już mówić o języku matematyki, o opisie świata w języku matematyki. No, po pierwsze, wprowadziliśmy sobie tempa zmian różnych wielkości. Tak? Jak zmienia się jakaś wielkość, ta zmiana to jest wartość końcowa minus wartość początkowa, gdzie końcowa i początkowa odnosi się do zmiany innej wielkości. No, na przykład w przypadku szybkości, szybkość to jest zmiana drogi przypadająca na, czy tempo zmian drogi w czasie. Tak? Tutaj czas się zmienia od jednej chwili do chwili późniejszej, od chwili początkowej do chwili końcowej, a to zmiana drogi to jest różnica pomiędzy drogą końcową odpowiadającą chwili końcowej i tą wartością drogi na początku odpowiadającej chwili początkowej. Otóż z tego równania wynika związek między wartością końcową drogi pod koniec tego przedziału, na końcu tego przedziału czasu delta t i wartością początkową na początku tego przedziału czasu. No i łatwo sobie przekształcić ten wzór. Jeśli ktoś nie wie jak, niech się zastanowi, to jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy skorzystać z definicji. Końcowa wartość drogi to jest wartość początkowa plus tempo zmian, czyli szybkość razy delta t. No, innymi słowy, gdybyśmy mieli szybkość, to moglibyśmy sobie obliczyć, gdzie jest ciało pod koniec tego okresu czasu delta t, gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest ono na początku tego okresu. No dobrze, ale jest pytanie, skąd wziąć szybkość? No, szybkość można wziąć, jeżeli znamy tempo zmian szybkości, jeśli znamy przyspieszenie. No bo przyspieszenie to jest tempo zmian szybkości, a zatem szybkość końcowa na końcu przedziału delta t to jest szybkość początkowa plus przyspieszenie razy delta t. No a równanie na przyspieszenie nie ma charakteru równania na tempo zmian. Przyspieszenie jest po prostu określone przez działającą na ciało siłę i proporcjonalne do wartości tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. No więc wyobraźcie sobie, że robimy sobie takie rozumowanie, że to na dole to jest oś czasu. Oś czasu, na której odkładamy po kolei przedziały czasu delta t. Jeden przedział, drugi przedział,
Nierówno mi się to ułożyło, no ale okej. Okay. Nie to chciałem. Przepraszam. Nie to chciałem porwać. Chciałem porwać delta T. Dobrze. Trzeci przedział czasu delta T. No i tak dalej. I tak dalej. No i teraz wyobraźcie sobie, że znamy prędkość, szybkość, jaką ma to ciało w chwili początkowej. Tu na początku, w chwili czasu 0. No to jeżeli znamy tę szybkość, to możemy i znamy, wiemy, gdzie było to ciało w czasie, w tej chwili początkowej. To wszystko jest ruch w jednym wymiarze, możecie sobie to tak wyobrazić, więc tu nie ma żadnych problemów z kierunkiem. Ważne jest to, że ta szybkość początkowa oznacza się często V0, a położenie początkowe oznacza się X0. No to możemy policzyć X1, prawda? Bo żeby policzyć X1, no to zgodnie z tym równaniem, które jest tutaj, żeby policzyć X1, ops, przepraszam, pierwsze muszę zmienić to na czarny kolor, a po drugie definitywnie zmienić rozmiar. Ops, dobrze. Żeby policzyć X1, za mały jest to X1. Przepraszam. Muszę zmienić rozmiar na odrobinę większy. Żeby policzyć X1, to muszę do X0 dodać V razy delta T. V0 razy delta T. Prawda? Tu sobie dodaję V0. Razy delta T. No dobrze, to znaczy, że wiem, gdzie jest to moje ciało po czasie delta T, prawda? Jest gdzieś tutaj, tak? No, może mnie interesować, gdzie jest to moje ciało i jaka jest szybkość tego mojego ciała po czasie delta T. No ale to też potrafię przewidzieć, korzystając z kolei z tego drugiego równania, no bo mogę napisać, że V1 to jest z kolei V0 Nie to nie interesowało, przepraszam. Dodać no przyspieszenie w tym danym momencie, prawda? Przyspieszenie, które było
na samym początku. No jeżeli przyspieszenie jest stałe, tak jak w ruchu jednostajnie przyspieszonym, to przyspieszenie A0 jest po prostu zawsze takie samo. No i teraz okazuje się, że wiem już, ile wynosiła moja szybkość po czasie delta t. Prawda? Po tym pierwszym czasie delta t, po upływie tej pierwszej chwili delta t, czas upłynął stąd dotąd, a myśmy przenieśli się o taki odcinek, jeśli chodzi o drogę i o taki odcinek, jeśli chodzi o szybkość. No dobrze, no ale to teraz, kiedy mam V1, to mogę wyznaczyć, mogę powiedzieć, gdzie będę po chwili 2 delta t, prawda? Tak jakbym chciał wiedzieć, gdzie jestem po upływie 2 odcinków delta t. No, dlaczego? No, dlatego, że mogę wziąć sobie i powiedzieć teraz, że x2, tak samo jak tutaj na górze, x2, może je przeniosę tak, żeby było lepiej widoczne, bardziej pasowało, no to się równa. Czemu to się równa? No jedziemy, znowu powielamy to pierwsze równanie tutaj na górze, tak? To będzie x1 x1 dodać może wywalę to, bo to pewnie was rozprasza, dodać tylko tym razem V1, prawda? Bo już po upływie pierwszej chwili szybkość tego ciała się mogła zmienić, w związku z tym ja wezmę to pod uwagę i razy delta t. No dobrze, a więc okazuje się, że po upływie czasu 2 delta t wylądowałem gdzieś w położeniu znajdującym się tutaj. No i tak dalej, i tak dalej. Tak samo mogę obliczyć, gdzie będę, jaka będzie moja szybkość po upływie 2 chwil czasu delta t. Tak? Biorę sobie drugie równanie, to tutaj, i wyliczam, że V2 to będzie V1 dodać już nie będę tego zmieniał, przesuwał, żeby było szybciej. Znowu A, tylko tym razem to będzie A1. Nie, nie to chciałem. Chciałem to. A1 razy delta T. No. I tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to na razie, czyli po upływie tego czasu 2 delta t, gdzieś nasza szybkość jest gdzieś, powiedzmy, tutaj, tak? No i potem mając tę szybkość, możemy dowiedzieć się, gdzie jest ten nasz punkt po czasie 3 razy delta t, 4 razy delta t, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób praktycznie, znając wartość siły w każdej chwili czasu i znając początkową szybkość tego ciała i jego początkowe położenie, możemy przewidzieć
jego ruch w przyszłości. No, im mniejszy jest ten przedział czasu delta t, tym z większą dokładnością. Powiecie, że to jest mozolne zadanie, tak krok po kroku rozwiązywać je, no ale od czego mamy komputery z jednej strony, prawda? Natomiast zanim jeszcze ludzie wymyślili komputery, długo zanim ludzie wymyślili komputery, to bystrzaki takie jak Newton i spółka nie tylko sformułowały tego typu procedurę, ale także obliczyły, do czego ona prowadzi. Innymi słowy, jak naprawdę zależy po wzięciu bardzo wielu, bardzo małych kroków, coraz większej liczby kroków delta t, które są coraz mniejsze. Jak naprawdę zależy szybkość od czasu, jak naprawdę zależy położenie od czasu. No i to jest coś, czego ja wam w zasadzie nie mogę pokazać, choć pokazywałem na fakultecie. Natomiast mogę wam pokazać, jak to działa na komputerze. Dlatego, że napisałem sobie taką w arkuszu w Excelu, napisałem sobie taką procedurę, która robi dokładnie to, co opisałem na tablicy. To znaczy zadaję krok w czasie, tu jest to delta t 1/10 sekundy, to są po kolei chwile czasu, to jest początkowa szybkość, to jest początkowe położenie, a to jest przyspieszenie. Ja jeszcze wybrałem, taką sztuczkę zrobiłem, że potrafię zmienić to przyspieszenie od takiego, które jest, no mogę zrobić tak, żeby to przyspieszenie było 0, to tu zmieniając tą wartość, przyspieszenie początkowe było równe 0, mogę zrobić tak, żeby ono było stałe. No ale dobrze, zacznijmy może od tego. I tu kolejne jakby kroki tej, dam wam link do tego, kolejne kroki tego pliku, one w tych kolejnych komórkach jest dokładnie wykonane są te operacje, o których mówiliśmy. No więc zacznijmy może od tego, że przyspieszenie będzie równe 0. Wpisuję tutaj przyspieszenie równe 0 początkowe. Czekamy chwilę. No i co widzimy? To jest droga od czasu i ruch, tak jak w ruchu jednostajnym, droga jest linią prostą. A ten program tutaj rysuje po prostu zależność drogi od czasu i zależność szybkości od czasu. No dobrze, ale możemy zrobić tak, żeby przyspieszenie było stałe. To jest ruch ze stałym przyspieszeniem. Widać, że on myśli. Aha, nie tu wpisałem, gdzie trzeba, przepraszam. To nie on myśli, tylko ja nie myślę. To jest ruch ze stałym przyspieszeniem. No i widzicie tutaj krzywą brzuszkową. Na lekcji jeszcze powiemy sobie, co to jest za krzywa. I widzicie sobie tutaj, jak szybkość rośnie liniowo w czasie. W zależności szybkość od czasu jest opisana linią prostą. No dobrze, no ale teraz ja mogę zrobić tak, żeby na przykład wyłączyć to przyspieszenie, tak, żeby ono było coraz mniejsze. Zmienię tutaj parametr. I teraz przyspieszenie będzie maleć i zobaczycie taki wykres, który jest podobny do tego wykresu z szybkością graniczną. O. Tutaj widać, że na pewnym odcinku czasu ciało przyspiesza, a potem porusza się ruchem jednostajnym, bo zależność drogi od czasu jest linią prostą. No i to, co tutaj widzicie na tym wykresie, to jest dokładnie to, co ci, którzy chcieli zmierzyć, zmierzyli przy okazji ruchu, przy okazji prędkości granicznej, czy szybkości granicznej tego kawałka śrutu spadającego w roztworze gliceryny. Mianowicie no, prędkość rosła na początku liniowo, na początku to był ruch jednostajnie przyspieszony, potem zaczyna maleć, no a potem praktycznie była stałą prędkością i ten zależność drogi od czasu przeszła w linię prostą. No i to jest moc drugiej zasady dynamiki i moc równania Newtona.
Aha, możecie zapytać, na skąd wiem, że jest takie przyspieszenie. No to jest oczywiście matematyczny model, ale on wynika z tego, jak z matematycznego opisu sił działających na to ciało, opisu sił działających na tę śrucinę. One tak mniej więcej wyglądają. No i to pokazuje, jak na tym polega moc równań wynikających z drugiej zasady dynamiki. Tych równań, które tutaj macie napisane na tej tablicy, bo one dają wam narzędzie do rozwiązywania ruchu, zarówno ruchu planet, jak i ruchu pocisków, ruchu samochodu. Nagle wszystko wiecie o ruchu. Tak jak przed Newtonem ludzie byli zupełnie bezradni, tak w tym momencie można powiedzieć, że on wziął i po prostu no zamknął zagadnienie. Mam nadzieję, że to wam się spodoba i zachęci was w przyszłości do studiów nad drugą zasadą dynamiki i nad zasadami dynamiki, nad fizyką w ogóle.